Witajcie, ja jestem Krok, a to jest moja tuba. Ale nie jest to moja jedyna tuba, ponieważ ja posiadam jeszcze jedną tubę obecnie w spodniach. Ale według mnie nie będę wam jej pokazywał, ponieważ to jest moja osobista sprawa, mój osobisty interes. Poza tym milion tysięcy widzów, którzy oglądają mój kanał, jest nieletnich, więc to nie wypada 30-letniemu mężczyźnie, który ma dziecko, żonę, żeby pokazywać takie brzydkie rzeczy takim młodym widzom, ponieważ no jest to niemoralne. Dobrze, ale pewnie miliony z widzów moich zastanawiało się, dlaczego ja się nazywam Krok. No, w tej tubie właśnie chciałem wam przybliżyć dokładną nazwę tego, skąd to się wzięło, taka geneza mała. No więc, wiecie, jak są tramwaje, one są dość stare i one tak trzęsą na wszystkie strony. One są mniej komfortowe niż autobusy. No to jak miałem 5-6 lat, to się wzięło z tego, że jak jechałem z mamą zapłacić prąd, a był wysoki, to wtedy mi powiedziała: Remik, ty nie będziesz grał już? Zobaczysz, jak przyjdzie ojciec, to ci wpierdoli. No i tak już mi to zostało. No ale mam własny komputer, własny dom, więc mogę grać ile mogę. To znaczy ile zechcę, a stara może mi naskoczyć. No to tak, jechałem sobie z mamą tramwajem, właściwie to wsiedliśmy na przystanku, a on się spóźnił 5 minut. No i żeśmy weszli i jak wiadomo, tramwaje rzucają na wszystkie strony, no to weszliśmy i żeby nie trzęsło, żeby zachować równowagę idealną, to się można chwycić jakieś poręczy, rurki, okna, czegoś, penisa, nogi, obojętnie czego, nawet kierowcy. Albo drzwi, jeżeli są zamknięte. No to ja się chwyciłem rączki mamusi, mamusia mi mówiła: Remik, ty weź się złap mojej rączki, bo jak oto tramwaj ruszy, to się przewrócisz. No to złapałem się rączki od mamy, no i tramwaj ruszył, nagle wszystko pizdu du piep. Ja zrobiłem taki krok duży do tyłu, no i tutaj ja, jak są te spodnie, jak jest te szycie, mi wszystko rozerwało, taka dziura, genitalia mi wyszły na wierzch. To było straszne, wszyscy się patrzyli. Podobno kierowca autobusu nawet wstał im i bił mój brawa za ten cyrk cały. I potem mama się przestała do mnie przyznawać. Musieliśmy iść pieszo, no ale dobra. Potem już tylko było gorzej. Przepraszam was. Potem już tylko było gorzej. Zero dzieciństwa. Dopóki nie poznałem mojej pięknej, wspaniałej żony, która odmieniła moje życie. No dobra, ale przybliżę wam dokładnie, jak to było. Powiem wam jeszcze, że ostatnio grałem sobie w Prototypa 2. I mój kolega Klocuk 12, to znaczy nie, przepraszam, Klocek 13, on zrecenzował ją i wystawił taką ocenę 2/10, bo graficznie bardzo podobne do GTA San Andreas było, jak powiedział, ale nie można było wsiadać do samochodów i nie goniła policja, nie było tych gwiazdek. No więc ja też postanowiłem sobie zagrać w Prototypę 2, no i powiem wam, że bardzo ciekawa gra, póki co. Przeszedłem ją 3 razy, ale bardziej wciągnął mnie Tetris. Ostatnio z moim kolegą Jojem zagraliśmy sobie w koopa. I on był tymi klockami, co są tak, o tej figurze, a ja byłem tymi takimi kwadratami. No i jak to zwykle z nim bywa, ten wybrał inny kształt i już jak był ten jeden pasek do końca, to on to wszystko zjebał się i musieliśmy powtarzać sesję od nowa. Ostatnio też graliśmy w Super Mario i ja grałem Mario, a on grał tym takim zielonym jego bratem wyższym. To nie jest żadne nawiązanie, że ja wyglądam jak Mario, bo ma taką śmieszną brodę, czy tam wąsa. No ale jojo jak jojo, on to tam zamiast iść w prawo, to szedł w lewo. No z nim to tak zawsze też było, że jak mieliśmy grać na przykład, w co myśmy to tam na tym Nintendo DS-ie mieli grać? Taką starą... O! Właśnie! Ona się nazywa Tanki. No to ja tam wybrałem tanka, a on na przekór, jak zwykle, wybrał armatę zwykłą. No i to z nim to tak zawsze. Ale jojo to jest wspaniały kolega, on zawsze doradzi, on zawsze pomoże. No nic.
To już koniec mojej tuby. Już nie ma o czym gadać, a ja spierdalam na obiad, drodzy widzowie. Więc żegnamy się już jutro, ponieważ ja wrzucam 5 filmików na dzień i zarabiam na was w... darmo zjady. Żegnajcie! Żegna się z wami Krok i moja tuba.